można podzielić to na, tak naprawdę na dwa spotkania, to przed przerwą i po przerwie. No na pewno nie weszliśmy dobrze w ten mecz, nie wychodziła nam kompletnie zagrywka. Podejrzewam, że jak spojrzymy w statystyki czy gdziekolwiek, to tak wizualnie to wyglądało, że popsuliśmy chyba więcej zagrywek niż przebiliśmy. W konsekwencji tak naprawdę nie mieliśmy okazji, żeby grać blok obronę, która potem zaczęła nam funkcjonować, a przeciwnicy weszli w ten mecz tak jakby grali u siebie, zagrywka pełne ryzyko, które przyniosło im efekt. No, nie graliśmy zagrywką i myślę, że sobie tym utrudnialiśmy. Po przerwie zaczęliśmy tą zagrywką grać regularnie, o, może nie na pełnym ryzyku i gdzieś tam nie asowo, chociaż się zdarzały tak jak Quiro, ale zaczęliśmy grać regularnie, co przynosiło efekt w tym, że mogliśmy z nimi grać na siatce i gdzieś tam zaczęli popełniać błędy, my zaczęliśmy grać blok obronę i zagraliśmy dobrze dzięki temu w kontrze i te punkty się ciułały i tak naprawdę gdzieś tutaj całym zespołem powalczyliśmy o to, żeby te dwa punkty dzisiaj zdobyć. Po przerwie tak naprawdę można powiedzieć, że w dwie strony mogło pójść, albo 3-0, albo mogliśmy walczyć, tak jak wynik końcowy pokazuje, na 3-2 i tak naprawdę przed meczem no na pewno wiedzieliśmy, że będzie ciężkie bardzo spotkanie, bo z przygotowanych materiałów przez trenerów i ogólnie przez nasz sztab i tutaj Jarka, statystyka, było widać, że Bielsko na pewno poprawiło swoją grę i będą bardzo ciężkim przeciwnikiem, ale to, co zrobili w dwóch pierwszych setach, to na pewno i po tym, co wiedzieliśmy, i tak nas zaskoczyło. Potrafimy jako drużyna się pozbierać, nie odpuścić, tylko walczyć do końca i tak naprawdę gdzieś tutaj patrzymy na te spotkania tak, że możemy powalczyć, możemy zdobyć punkty, które bardzo chcemy zdobywać i tak naprawdę gdzieś w tamtym sezonie potrafiliśmy z tymi lepszymi grać i gdzieś tam urywać im punkty. W tym sezonie na razie to się nie udało. Mam nadzieję, że gdzieś tą grę, którą mamy tutaj po tej przerwie pokazaliśmy, gdzieś przełożymy też na te mecze z tymi lepszymi zespołami i ugramy punkty, a może uda się nam wygrać. To, co przede wszystkim z moim sztabem uczulaliśmy od początku, zanim skończył się mecz w Kielcach, tak naprawdę już mieliśmy w głowie ten mecz właśnie, który dzisiaj się rozegrał, bo widzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i naprawdę widać było olbrzymią determinację i motywację z drużyny z Bielska i to, w jaki sposób grali. I te rzeczy, którymi są mi argumentami, czyli granie na skrzydłach, gdzie mieliśmy problem przez jakiś czas z blokiem, to się potwierdziło wszystko. Bo dwa pierwsze sety graliśmy kompletnie bez przyjęcia, bez zagrywki. Przede wszystkim dwa elementy, które kompletnie nie mieliśmy. Nie to, że mieliśmy słabsze, więc ciężko było jakąkolwiek nawiązać walkę z tym zespołem. Cieszę się bardzo ze zmian, cieszę się bardzo, że każdy, który wszedł na boisko, wniósł wiele, a w różnych momentach wchodzili na różne momenty, raz krótsze, raz dłuższe, ale to właśnie jest team. Ten team cały buduje, się cieszę bardzo, gratuluję wszystkim chłopakom zwycięstwa, trudnego meczu, bo takie mecze trudne też się rozgrywa, a my wiedzieliśmy, ja przynajmniej byłem przekonany, że ten mecz będzie trudny. A ci, którzy weszli, pokazali, że też są gotowi do grania i wszystkim są gotowi i są w tym zespole, więc tym bardziej się cieszę. Te punkty na pewno będą bardzo cenne i teraz jedziemy dalej. Czeka nas bardzo trudny tydzień. Mamy, po pierwsze gramy z zespołami bardzo mocnymi jak Zaksa czy Bełchatów, ale też gramy praktycznie w ciągu 3 dni te 2 mecze, więc to też jest jakiś sposób trudny, ale to co dzisiaj pokazał cały zespół, mogę być o tyle spokojny, że nas jest 14 ludzi do grania, a nie tylko 7, więc te 2 mecze myślę, że nie będą fizyczną przeszkodą. Zapraszam już serdecznie Państwa do spotka na mecz z Bełchatowem. To jest dzień? 9 marca, tak jest. Zapraszam serdecznie. Przyjdźmy nie tylko zobaczyć sklep Bełchatów, ale przyjdźmy kibicować Gieksie, bo Spodek to jest naprawdę ciekawą halą, piękną halą, a z Wami na pewno będzie o wiele łatwiej grać z tym zespołem i myślę, że warto zagrać fajny mecz z takim zespołem, jakim jest sklep Bełchatów, więc zapraszam serdecznie już dzisiaj.